Heroes The Old Republic. Gra, która mi się bardzo podoba, w którą naprawdę chciałem grać, ale nigdy nie miałem czasu, bo to zawsze była praca, Warcraft i jakieś związki jeszcze wchodziły w drogę i tak dalej, więc nigdy nie miałem możliwości, żeby się głęboko w nią zanurzyć, ale raz na jakiś czas włączę ją i pogram chwilkę, tak jak dzisiaj na przykład. Jestem w jakiejś gildii, wygląda na to, że już wymarła, szkoda, bo tam na początku, jak się pojawiłem w tej gildii, to rzeczywiście było fajnie, klimat był fajny, ale jak mówię, nigdy jakoś nie poświęcałem jej dużo czasu, choć mi się bardzo podoba, graficznie mi się podoba. Jak widzicie, udało mi się zdobyć armor, pewnie chyba z Cartel Market, gdzie wygląda trochę jak Vader. Uważam, że wygląda bardziej kozacko niż Vader. Hełm oczywiście inspirowany Vaderem. Moje imię oryginalne Darkseid Witcher, bo już gorzej nie można było. No i prawda jest taka, że zawsze chciałem w tą grę móc grać dłużej i bardziej, tak jak w Warcrafta, ale no niestety dorosłe życie jest tak kurwa smutne, że nie da rady poświęcić czasu na tyle rzeczy, na ile by się chciało, tak bardzo jakby się chciało. Więc smuteczek po raz kolejny. I raz na jakiś czas, tak jak teraz, jest 1:15 w nocy. Włączam sobie ją na chwilę. Może mi się uda pograć z godzinkę, może nie. Zobaczymy, no. Szkoda, szkoda, no. To jest ta strona życia, że większość czasu spędzamy w pracy. I na te przyjemności nie zostaje nam zbyt wiele czasu. Ja mam teraz tą możliwość, że jestem sam na razie w domu, więc mogę sobie pograć, ale to i tak nie jest tak rewelacyjnie, jakbym chciał. No, więc jak widać, o, chłopak stoi trochę jak Ciamajda. Nie mam czerwonego miecza. Przyznam się bez bicia, że nie wiem kurwa jak to zdobyć. Gdzieś na chyba Auction House mogę kupić, ale mówię, tak rzadko się tu loguję, że gówno wiem i w dupie byłem. Co mnie najbardziej w tej grze wkurwia na przykład, to że gdzieś tu mi się świeci, że mam tu questa, aha, tu okej, okay, tu jeszcze mogę znaleźć, ale nie pamiętam na której to planecie było, że po prostu chuja mogłem znaleźć. Nie wiem, to jest Imperial Fleet, to nie. Dobra, nieważne, zobaczymy. Polecimy sobie. Nie mam się za bardzo czym pochwalić. Tego speedera kupiłem gdzieś, kiedyś, nawet nie wiem gdzie. Wtedy pamiętam, że to był jeden z najbardziej takich speederów, który mi się najbardziej podobał. Teraz jest tego pełno, a szczególnie na Marketplace jest kupa Cartel Market. Jest kupa fajnych rzeczy do kupienia za kupę golda. Gdybym płacił subskrypcję regularnie, byłoby mnie stać na wiele rzeczy, jak na przykład na to, czy to jest fajne. Ty, to jest fajne, klasyczne, ale nie mam pieniądzów na razie. Szkoda, że nie można tego dodać do ulubionych, bo bym sobie ogarnął. Fajnie wygląda, kurde, no. Ale poczekajcie. Może można kupić Ad Coins 1500 bym chciał. Zobaczymy czy dostanę. No i kupię sobie speedera za chwileczkę, którego pewnie nigdy nie będę używał, bo zagram następnym razem pewnie w 58. O, proszę bardzo, i magicznym sposobem znalazło się tyle golda, czy tam kurwa czegoś, kredytów. Moja wiedza o Star Wars poraża, wiem, że mogę sobie go wciągnąć. Czy on mi się podoba na pewno? W sumie tak, jest taki klasyczny, bardzo mi się podoba. Wciągamy go. Yes. Claim. Yes. Ok, collection. Chcę tylko powiedzieć collected. No w końcu. Ok, zobaczmy. Klasa.
Jest takie bajery, które mi się bardzo podobają. Grafika tego pojazdu wygląda jak klasyczne auto z lat 20. No ale nie do dźwignięcia, bo pelerna mi wystaje, nie? Dobra, nieważne. Dobra. Jedziemy sobie zobaczyć gdzieś coś, jakiś questior. Tak jak mówię, no i większość czasu w tą grę grałem sam. Gram sam. I tak naprawdę nic o niej nie wiem do końca. Wiem, że jest mocno ograniczona, bardziej niż Warcraft, tylko tyle wiem. Są jakieś tam flashpointy i dungeony. Kiedyś jeszcze grałem z moimi kumplami, z którymi gram w Warcrafta, było ich tu trzech, czterech graliśmy sobie, ale teraz zostałem tylko sam. No i szkoda, mówię, szkoda, że nie mogę się w to wkręcić tak mocno, chociaż tak na równi jak w Warcrafta, no ale niestety, no, życie jest takie, a nie inne. Tu były transporty, zobaczmy. Tu jestem, no tutaj muszę polecić na jakieś questa, to polecimy. Będzie szybciej. Może kiedyś, w momencie kiedy będę już stary, w domu starców, jak dożyjemy, oczywiście, jak nas COVID-58 lub 62 nie zabije, lub się sami nie pozabijamy, z frustracji lub z innych powodów, to może wtedy, siedząc w pieluszce, zapiętej po szyję, uda mi się w coś porządnie pograć na koniec. A może z moimi synami będę marnotrawił czas. Ha, 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 ha. Dobra, Asoka, słuchaj no, idziemy. Gdzie? Tam. Dobra, a to jakiś jest quest do wzięcia. To tyle wiem. Tyle wiem, że pan tutaj ma questa. To trzeba iść i go wziąć. Co on tu ma? Nebaga imana, naki naya, bila magnam unya kam lebek. Naya memgem kaligam, gegwa nam karak naya memak. Kam inu nemuk, naja naya akam memnik meraka. I have no idea what you're saying. Namunya nepebjang, hapakra wama nimpam. Kozacki mam głos, nie? Napora mamka, mamni nigak, nagnaya mamni, kamgram. Kala jiwa nimok, ebemgam nyama, naya aigam. I will test your device against these droids. Umnuk inu nemnu, amka aka mem perlak balak. Memgam gamgi, nina gegwan, amnerna hanak. Nemua bemguana, kumia yang mem gamba paka. Czyli coś dla tego barana mam przetestować, tak? Dobra, zobaczymy. Zamienimy sobie o tak. Zobaczmy na mapę. Tam, recover the Imperial Black Box Recorder. A tutaj, Stage 2, Blood on the Sand. Szkoda, że nie można tego jakoś zaznaczyć. Dobra, no. Ale aha, widać na mapie, tak. Pojedziemy, sprawdzimy, o co chodzi. Chodź, ubijemy sobie. Z tego co pamiętam, to jest coś takiego jak elita, albo może taki troszeczkę lepszy gość. Co jest głupie, że tu mam podpisane klawisze, przypisane do... Chwilę, tak? Tak, dobrze, no mam przypisane. No to się nie kupuje do innych postaci, tylko po prostu jest na jednej. Muszę to robić osobno. Co jest dramatem. 5 funta mi kosztował ten złom, a jest taki powolny. Ale podoba mi się. Dobra. Aha. Tam jest grubo. Jak jest coś złoty, to pamiętam, że jak jest złoty,
to ci wpuści, spuści w porządny wpierdul. Nie ma dismounta w tunelu? Podoba mi się od strony graficznej, jak jest zrobione. Gameplay, ciężko powiedzieć, bo się trochę zakręciłem z questami. Tak to jest właśnie, jak się gra chwilę, potem się rok nie gra, pół roku się nie gra, zaloguje się na chwilę, nie gra się z nikim, z kim można byłoby się pokręcić. Kolega z gildii już od 2 tygodni mi mówi, że pogramy razem, a ja jak frajer czekam 2 razy. Już czekałem na to, żeby się pojawił, żebyśmy pograli. Więcej tego nie zrobię. Nie lubię, jak ktoś marnuje czas. Jestem taki, że jak się ustawiam z kimś, to jestem. Koniec, kropka. A jak nie mogę być, to daję znać. Słuchaj, nie będzie mnie. Sorry, coś mi wpadło. A nie takie, kurwa, będę. Chłopaki też przychodzą i nagle się okazuje, że siedzę sam. Czemu ty tym mieczem nie kręcisz, chłopie? Wał tym mieczem, no. Ustawiłem sobie ją jako heala. A, no okej, okay. Healuję coś tam. Pogramy do drugiej i idziemy spać. Muszę sprawdzić Auction House, żeby kupić sobie jakiś kryształ, żebym mógł mieć miecz czerwony, jak przystało na Styfa, a nie jakiś żółty, jak jakiś trial. Czy to jest 40, trzeba ich ubić, a tyle gier mam kupionych, tyle gier nie uda mi się sprawdzić. Do tego jeszcze wpadają co chwilę jakieś darmowe na innych serwisach, jak na przykład Epic Store. Wszyscy tego Epica cisną, Bóg wie za co. Nigdy nie miałem okazji sprawdzić, o co im chodzi. Ja tylko się loguję co tydzień, sprawdzam, co jest darmowego. Jak coś jest fajnego, to przyjmuję i koniec. Więc jak się można gniewać za kogoś, kto daje gry za darmo? Fakt, że jakieś tam niezbyt rewelacyjne gry, ale na przykład dostałem 2 razy voucher na 10 funtów i dzięki temu Star Wars Squadrons zamiast 30 funtów kosztowało mnie 20. A to już jest significant. To już jest różnica, nie? Dla mnie to jakbym wydał 100 mniej. Jeśli chodzi o Polskę. Wiem, że tam 10 funtów to jest prawie 50 zł, ale dla mnie 30 zł to 300 zł. 30 funtów to jak 300 zł. Tak to w mojej głowie jest zakodowane i tak się będę trzymał. O co ci chodzi? Dawaj, mordy go. 40 muszę ubić. Masakra. A to kto? Co to się stało? To jest quest. Aha. Lord Silta. Did Captain Kolar send you? Such a good man. A pity he didn't send young Hale, but the honor is yours. You will hear my last words. To jest coś, co czego mi brakuje w Warcraftie, a wydaje mi się, że mogłoby się przydać właśnie przy questach, takie krótkie cutscenes, jak tutaj na dialogi, żebyśmy mogli sobie poglądać naszą postać w akcji i jakiegoś NPK. No, ale co? Mamy co mamy. Nie ma co marudzić. O! Dobra. Slowly. You're not going to die, my lord. It is kind of you to lie. The Force called me into the desert. I sensed what Circa found. An alien power. I saw a white room. I thought the Sand People would know the land's secrets. I murdered them.
stole their thoughts to find this cave. I knew victory before they destroyed me. I followed the shaman's compass. But what is this place? It is a cave of secrets. My journey here was not for nothing. Zerka built its base over a site from the natives' myths. A forbidden land. The paintings in the cave show the way. Find them. Record them. Gola and his men, they... Time to die. Goodbye, Silthar. So soon. So soon. O, zabiłem go powietrzem. Jak widzieliście, jestem tak potężnym mistrzem Dark Side'u, że zabijam ludzi powietrzem, kurwa, z ręki. Jak się nie ma co się lubi, to się ma powietrze. Kiedyś grałem tu storyline i coś tam pamiętałem. Ostatnio jakąś uwięziłem w sobie jakąś ważną osobę, a teraz już nie pamiętam, o co mi tu kaman. No nie mogę to włączyć. Trudno. O, dobra. Jest jakiś kozak. Jest jakiś kozak. Take it easy. Ty, Ashara, czemu ty mi włazisz pod nogi, powiedz? Ashara, jak z Warcrafta. No dobrze, ale to jest... To jest jakiś baner. Musimy go przeczytać chyba. Czy coś. Nie zawsze podejmowałem te decyzje, które były typowo dark side. Czasem zdobywałem coś z light side. Nie pamiętam, jaki to miało duży wpływ na grę. Czasem podejmowałem decyzje zgodnie z własnym jakby widzimisię i z moim sumieniem, a czasem jakby na przekór sobie, żeby być po prostu bardziej brutalnym Darksiderem, powiedzmy. Może to nie jest zbyt dobre, ale co zrobić? No chwilę, a gdzie jest reszta? To jeszcze muszę pozabijać trochę, ej. Kto się... O, fajnie biegnie z mieczem, podoba mi się. To mi przypomina japońskie anime, jak on biegnie. Chuj tam, że se pali teraz plecy, nie? Może ma z Beskaru Arbor. A czyli zakończyliśmy tą kwestię. To jest właśnie to, jak wyjdzie się z jakiejś lokacji i już jakby nie ma się do niej powrotu, znaczy, że się zakończyło pewną część, więc jest okej. Okay. A czy oni się liczą do moich... Liczą się, dobrze. Dobrze. To zabijamy dalej. Nie wiem, co jest, co na pałę naciskam po prostu. Zawsze sobie obiecuję, że okej, następnego dnia wrócę i rozegram to o wiele lepiej, ale nigdy. Kto ty tam jesteś i dlaczego mi kradniesz MP-ków? Czuję, jakbym biegał po śniegu, a nie po piasku. A nie, tych to ja ci zabiorę.
Nie ma mowy, kobieto. Personal conquest increase, okej. Jeszcze 10. Myślałem też, żeby zacząć grę od nowa, jakąś postacią na pierwszym levelu i zaliczyć porządnie story. Ale gdzie ja będę grał? Pewnie dzisiaj jest pierwszy raz od kilku tygodni i ostatni na kilka miesięcy, kiedy tą grę dotknąłem. Zobaczę, może jeszcze wrócę do niej po świętach, zobaczyć, czy ktoś tu gra w ciągu dnia. Bo dzisiaj zalogowałem się drugi raz i po prostu jestem sam w gildii. Miałem kilku znajomych, ale... proszę bardzo, jeden. Ale już ich dawno tu nie ma. Wśród moich znajomych chyba jestem ostatnim, który w to gra. Mówię, kolega z obecnej gili, w której jestem, niby gra. Ale od dwóch tygodni się nie możemy zgadać. Chamsko mnie wystawia, więc koniec naszej przyjaźni. Smuteczek. Dobra, jeszcze trzech. Walgo. Dwóch. Jeszcze jakiś lewy mi tam leci. Gdzie mam level? Gdzie to jest pokazane? Ej. 47. Item. Rating 99. Nawet nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Pewnie źle. Yes! Warto było dzisiaj się zalogować. No i teraz tak, open. Nie wiem, co to jest w ogóle. Tatooine defeat enemies. Voss defeat enemies. Crafting war supplies. Craftuje się coś. Progress. Swap gunk mayhem. Gil invasions. Boże, masakra. Nistrznik kumam. Co, chyba... Nie wiem, gdzie to jest... Tam. Aha, to jest ścieżka do innego kościoła. Co to jest? Poison Sand People Water Supplies. Ach, jeszcze nie zatrułem im wody. Chłopakom, o, proszę bardzo. Mata, pij ta zatrutą. Naszczam wam do frytek. Proszę bardzo. Wujek Anakinek. Nie, wujek Ujczerek wam nasiusiał do zbiorniczka, żebyście pili sobie. O, widzicie, ma podobny spidernik jak ja. Jestem ciekaw, czy jak ona to użyje. Ty stara szmato, ty. Pieprzyć tych wrogów, biegnę, żeby jej przeszkodzić. Z tym water supply. Będę pierwszy. Ahsoka, chodź tu. A to w ogóle jest, kurde, jesteśmy w Thunderbluff. Cofnęliśmy się w czasie, albo w przestrzeni i wylądowaliśmy w Thunderbluff. Jesteśmy właśnie w drodze na do Orgrimmaru. Orgrimmaru. Jedziemy nastukać. Nie, nie jedziemy nastukać. Jedziemy wypić miód z tralem. No tak, ostatni zon dla orków. Dawaj no. Jesus. To będzie nudny gameplay, ale wiecie co wam powiem? Gówno mnie to obchodzi, tak naprawdę. Chciałem sobie zagrać.
chciałem sobie coś nagrać, a że nie mam z kim pogadać, nie mam z kim grać, to muszę to robić samemu. Więc I'm staying true to Star Wars. I'm solo. Han Solo, kurwa. Zrobimy, teleportniemy się na Intergalactic Space Station. Dobra, zobaczmy. Stronghold Director. Gdzie to było? Gdzie to było? Proszę, tu. To jest tam gdzieś. Czy ja mogę tutaj latać moim... O, ten... Ten ma jaki ten spiderek. Ale on najfajniejszy. Wow, to jest fajny też. Jak dobrze pamiętam, to chyba gdzieś tu. O, to jest chyba ichni Auction House, tak? Galactic Market Kiosk. Mele. Jest coś, dobra. Price. Czy ja myślałem, że mam więcej kasy. A tu są takie ceny, Jesus. Co to jest? Udało mi się znaleźć jakieś kryształy, to jest czerwony, tak? Control. O, dobra. W końcu będzie. Okej, okay, teraz tak. Mamy swój mieczyk. Modify, control i prawy. To jest kryształ, fajnie, podpowiada, więc nie trzeba szukać. Nie jak w Warcraftie, że trzeba kurwa szukać w tym plecaku. Yes. A czemu, o co chodzi? Aha, bo jeszcze kryształ ma staty. Tak, I'm sure. I teraz wyciągamy mieczyk. Puh. No i teraz to wyglądamy. Proszę Państwa, jak Vader. Ciekawe, czy... O, tańczę. Oczywiście, że tańczę. A Lola robisz? Nie robi Lola. Lol. Nie. Flex. Pięknie. To może być. Dobra. Jest późno, już jest 10 po drugiej. Trzeba walić w kimono. Tyle. Pograliśmy sobie. Było strasznie nudno. Pewnie nigdy już nie wrócę, a może wrócę później. Zobaczymy. Jeszcze zrobię screenshotika. Tyle, drodzy moi mili. Wynudziłem się, pewnie nikt tego nie oglądnie, więc tym bardziej idę spać. Jeszcze kminie, czy nie waląc sobie jeszcze jednej szklanki whisky, ale może jednak już podziękujemy dzisiaj. Dobranoc. Powiedziałbym wam wesołych świąt, bo to jest 24, ale pewnie zanim to w ogóle obrobię i wrzucę, to będzie kurwa 48 marca 58, więc live long and prosper. Pozdro.